Witajcie na kanale Zegarmistrz. Dzisiaj odcinek taki troszeczkę na luzie. Bardziej dla tygrysów. Czyli pokaż mi swój zegarek, a powiem ci, kim jesteś. Ja dzisiaj przedstawię wam moją skromną kolekcję zegarków. Pomyślałem, że zacznę od Tissota. To jedna z moich ulubionych marek. Dlatego przygotowałem kilka egzemplarzy, które sobie skrzętnie odkładałem. Właściwie to lubię posiadać, a nie nosić i używać, więc niektóre modele są zafoliowane. I nawet nie zerwałem metek. Nie miałem czasu. Praca, praca, ciągle praca. Zobaczmy, jak one wyglądają. I oto kilka z moich modeli ulubionych. Najbardziej lubię chronografy. No ale też zegarki klasyczne na bransolecie, na paskach. Jednym z moich ulubionych modeli jest ten śliczny Tissocik. Niespecjalnie tutaj nam chce się pojawić, ale jednak udało się wywołać ostrość. Piękna, duża tarcza powyżej 44 mm średnicy. Ciemna, grafitowa, właściwie czarna. Podziałka tachometru, bardzo charakterystyczna dla zegarków z funkcją stopera. No i nadający taki sportowy sznyt. Miałem go na ręku chyba kilka razy. Bardziej stonowany model klasyczny Powermatic 80. Też niewiele razy go nosiłem, ale bardzo przyjemny, lekki przede wszystkim, no i dokładny. Dokładność do 5 sekund na dobę, także całkiem niezła maszynka. No i mój ulubiony typowo sportowy charakter, czerwony sekundnik, biała tarcza. I to, co jest bardzo ładne w tej tarczy, to to, że jest ona pięknie giloszowana. Mamy również takie modele tutaj spokojne, powiedzmy do koszulki polo, do garnituru, bo przecież nie zawsze spędzamy czas na warsztacie. Fosforyzujące znaczniki, bardzo przydatne w ciemnych okolicznościach. Bardzo ładny model. Tak, no jak wspomniałem, kilka modeli jest jeszcze zafoliowanych, nie miałem czasu je odpakować. Drugi ulubiony, ale jeszcze nie noszony zegarek. Lubię o nie dbać, dlatego po prostu chowam je w torebki. Nie lubię, jak się rysują, są za blisko siebie. I oczywiście, jak widać, tutaj pokazuję modele na baterie. No i to, co jest bardzo praktyczne w tych zegarkach, to to, że wszystkie posiadają szkła szafirowe, a więc o zwiększonej twardości, i raczej trzeba się postarać, żeby porysować takie szkło. No ale oczywiście można to zrobić, ale diamentem. Wśród mojej kolekcji zegarków znalazł się również też zegarek z automatycznym naciągiem, który no, użytkuje dość umiarkowanie, to tak do kościoła w niedzielę, żeby ładnie wyglądało, do jasnego garnituru. Zegarek bardzo skromny, ale na pięknej bransolecie
i w pięknie wypolerowanej stalowej kopercie prezentuje się naprawdę szałowo. Także jak widzicie, moi drodzy, jestem zwykłym, normalnym facetem, który ma takie hobby, zbiera sobie zegarki, zmienia sobie. A moim ulubionym jest oczywiście Citizen E670, sterowany falami radiowymi, który wymiata moim zdaniem wszystkie zegarki w mojej kolekcji. Korekta sygnału radiowego następuje co dobę, a więc nie ma mowy o spóźnianiu czy śpieszeniu zegarka. Polecam każdemu, kto ma na to ochotę. A więc nie zanudzając was, moi mili, moją skromną kolekcją zegarków, wiem, że są tacy, którzy zawsze mają więcej. Ale ta drobna kolekcja cieszy mnie bardzo i jestem z niej dumny, ponieważ zbierałem ją przez wiele, wiele lat. A dzisiaj żegnam się z wami ja, moja skromna osoba oraz skromna kolekcja moich Tissotów. Zachęcam każdego prawdziwego faceta do zbierania męskiej biżuterii. A taką męską biżuterią jest zegarek wielofunkcyjny lub skromny, tradycyjny, wskazujący tylko godziny i minuty. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczyska. Hej!